Siemaneczko, Dusza Kara z tej strony, witam Cię na moim kanale. Włoski nadal rosną. A dzisiaj lecimy z trochę opóźnionym materiałem, bo ja na co dzień nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać. Dzisiaj będzie dużo nagrań, a potem będę je publikował sukcesywnie. A dziś jest piątek, weekendu początek, 10. I jedziemy z rozpakami z tajemniczego pudełeczka części 4. No dobra. No to na pierwszy ogień dajemy. Z ciekawości zajrzę, bo jeszcze nie zaglądałem. Tyle czasu leżało, nie zaglądałem, naprawdę. No to co? 660 Ti w wersji MP. Ciekawe, czy jest kot na bordera. Marzenie. Ściętej głowy. Czarne pudełko, jak każdy widzi. W środeczku. Karcioszka. Jaka manciupcia. No. Karta malutka. Ale w miarę wydajna jeszcze. Sprawdzimy. Pastę wymienimy. Znaczy pastę wymienimy, sprawdzimy jeszcze inaczej. Sprawdzimy najpierw, zobaczymy jakie są tempy. Potem wymienię pastę, znowu sprawdzę jakie są tempy, czy coś się zmieni, czy nie. Sprawdzę, czy pasta już jest skamieniała, czy nie jest. No, także taka mała karta, fajna. Dwa wentylki. Wszystkie porty są. nic nie brakuje. Wentyle niech roboczą, ale to dopiero jak włączę, to zobaczymy. No, karcioszka fajna. Dwa zasilania na 6, oczywiście sli, oczywiście też dwa. Two-way sli. Trzy rurki, heatpipe. Nie śmierdzi, jakby była spalona, więc chyba działa. Dobra, zajrzyjmy, co tu jeszcze jest. Dwa zasilania, oczywiście Molex na 6. DVI VGA. Trackmania Canon. No, jestem w szoku. Ciekawe, czy... Tak, Trackmania. Tak. I oczywiście jest kod na bordera. Tylko nie wiem, czy nie wykorzystany. Ale ten, który ją kupi, to sprawdzi. I co tu jeszcze mamy? Extended Warranty, User's Manual i jakiś tam Boost Premium. To co zwykle. No, no to jest kod. Jestem w szoku. A, nie w tą stronę. No to jest kodzik, fajnie, mam nadzieję, że działa. No nie będę mógł go sprawdzić, no bo jak mógł go sprawdzić, to już by było po ptakach, nie? No, także taka karcioszka z kodem. Gierka może darmo, nie, może nie, nie wiem. Ta Trackmania to jest tam jakieś okresowe chyba. A, czekajcie, bo chyba nie włożyłem plastiku. Okresowy kod, to nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jest aktywny, bo może już nie jest, bo to jest gra, która jest długo. No jakby i karta też jest stara. Oferta oczywiście będzie na grupie. Specjalna dla grupowiczów. Po tym jak ją sprawdzę, przetestuję, wyczyszczę, zmienię pastę i tak dalej. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, szakalauty. Zaraz wracamy z następnymi.